Dzień dobry, siemano. Oto 19 odcinek serii Serwera Zephyra. Jak już wiecie, mam na ten moment 250 poziom oraz zrobione dostępy na Scarlet i Oberona. Pamiętam, że po wbiciu tego poziomu w planie miałem samą Scarlet, bo nie wiedziałem, czy Paladyn to się w ogóle uda i czy podołam, a gdy to już zrobiłem, to czat dość szybko namówił mnie na Falcon Bastion, gdzie też było grubo. Jeśli jeszcze nie widziałeś tych questów w moim wykonaniu solo Paladynem, to zapraszam na Dyntka Video Plus z poprzedniego tygodnia. Tymczasem byliśmy ugadani na Hunta, zresztą jak zwykle. Tutaj jednak nastąpiła zmiana, bo ostatnio często spektrowaliśmy na katedrze, a odkąd wbiłem 250 poziom, mogłem wchodzić już na Asury za lustro. To znaczy tutaj Jumek z Jodą expili sobie w duo od jakiegoś czasu, bo mieli wyższe poziomy, a ja niestety nie miałem wymaganego levela, stąd też decydowałem się chodzić na solo hunty i robić swoje challenge, żeby ich nie ograniczać. Finalnie poszli ze mną kilka razy na Team Hunt, no i ja też wbiłem wymagany poziom. Jako że ten spot występuje u mnie po raz pierwszy, warto powiedzieć o nim kilka słów. Jest tu sporo Asur i można robić prawie że idealne kółka, zbierając całe hordy potworów. Ciasne korytarze to nie tak duży problem, bo z nich zawsze wylorowujemy sobie moby do większych pomieszczeń, gdzie robimy klaty. Tutaj standardowo znajduje się kilka True Asur, które biją dużo więcej od zwykłych. Dlatego też każdy, kto expi na tym spocie wcześniej, odlurowywuje je sobie. Dwie z nich zamyka za drzwiami, a dwie z prawej strony luruje się na następną klatę, gdzie one próbują wrócić na swoje miejsce, blokując się na ścianie. Stąd też ważne jest, by akurat na tej klacie nie wchodzić zbyt wysoko do pomieszczenia, by nie zlurować ich z powrotem na swoje miejsce. Nie wiem, 2-5-4 chyba nie dobijemy. Ile zostało? 25 minut. Ej, dobijemy. I to bez boosta. Opa. Ej, wyjebał się. MS, co jest? Cholera, nie weszło mi. Być Sparty. A, cię zbombiło tam. Sam hunt był bardzo dynamiczny, bo potworków było dużo, ale też szybko spadały. Dla mnie było to coś nowego, bo ja nigdy nie lubiałem Asur. No i na Paladynie jedyne co biłem to pałac. Bardzo mi się tutaj zresztą spodobało. Exp leciał jak szalony, bo robiliśmy 3,8 kk rawa expa na godzinę, a do tego nie wyrabiał nam resp. Okazało się też, że jako Paladyn robię top damage w teamie. No w końcu, jak na spektrach byłem bezużyteczny, tak teraz mogłem nieco zaszpanować. Trochę żałuję, że nie odpaliłem drugiego boosta, bo myślałem, że nie zrobimy pełnych 2 godzin, ale mimo to zabezpieczyłem 250 poziom, dobijając kolejne 4 levele. Będziemy jak potrzeba pomocy, to krzycz. Oj, dawaj do góry. A, dzięki, dzięki. Super. No to niebezpieczne, no dobra. Kurwa. Nie! O. No zablokowałem się wtedy o ciebie, jak chciałem zdać z kosa. Kurwa mać. No nie o mnie, na pewno tylko o Spectre, przybyłeś na mnie 3 klatki. No jak go zabiłem, Wallem? Chciałem dać z kosa na ciebie i się odbiłem 2 razy. Co się stało? Maxi bieg z Adam. O, Maxi. Robimy. Ej, no to, kurwa! Tu! Czekaj, jest powtórka na streamie, dawaj no. Tu, widzisz? No patrz tutaj teraz, bo pokazuję. I tu, bo dopiero, tu się odbił. I tam Spectra weszła. Ale to przyjąłeś jeszcze Jumek trochę, to już nie byłem, dużo było. No a potem popie, już byłem daleko. No, nie wiem, może moja wina. Zrobiliśmy jeszcze tego dnia daily bossy, no i wziąłem misję na Dream Court's Quest, by zacząć robić tam dostęp w wolnej chwili. To ważny quest odblokowujący nowe bossy, dający dużo punktów, ale o tym nieco później. Na pewno, żeby go wykonać, to musieliśmy mieć dostęp do Kalasy, a to oznaczało wykonanie kolejnych misji do Explorer Society questu i awansowaniu na wyższą rangę. Trochę misji i biegania to było, ale finalnie udało się wykonać wszystko, co potrzebne. Hola hola, zanim przejdziemy dalej, zapraszam do obejrzenia materiału od sponsora tego odcinka. A jest nim Tibia Idle, lub jak to woli bardziej po polsku, Tibia Idle, i w sumie łatwiej mi używać tej drugiej, prostszej nazwy. Ale żeby nie było tak poważnie, znajomy wystartował niedawno z dość ciekawym projektem. Sam się z czymś takim jeszcze nie spotkałem do tej pory, więc chętnie pomogę w lekkiej promocji. Tibia Idle to w skrócie serwer 8.0 z real mapą i ciekawą opcją na expienie. Nie każdy ma nieograniczone zasoby czasu i chciałby sobie popiekać na starej oldschoolowej Tibi, która jest, jak wiecie, dość czasochłonna. Ten projekt pozwala na cieszenie się wszystkimi aspektami starej TB, a czasochłonne expy nie zostawiasz na tryb bezczynności. To coś takiego jak offline training na realu, tylko że masz expa zamiast skilla. Chodzi o to, że możesz sobie tutaj postawić postać na hunta w kliencie gry lub na stronie internetowej. Wybierasz spod na swój level i jeśli spełniasz wszystkie wymagania, to możesz zacząć tam expić. Lud trafia do skrzynki w depot lub możesz sobie otwierać te skrzynki po prostu na stronie, a później wybrać go logując się po prostu do gry. Projekt ten jest w fazie testów i wciąż jest rozwijany. Jest on dość ciekawy i jeśli chciałbyś również go potestować, to zapraszam na tibiaidle.com. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu.
mechanizmu. Sam sobie trochę klikam i sprawdzam, czy taka forma przypadnie mi do gustu i jak to się w ogóle rozwinie. Planowane jest też w przyszłości klient na telefon, ale póki co przeglądarka w telefonie też daje radę. Zapraszam na testy i wracamy do odcinka. Następnego poranka przy próbie trafienia na wyspę z Raxiasem, płynąc skrótem z Port Hope do Thaist, trafiłem na egzotyczną, bezludną wyspę. Nie było tam nic oprócz ogromnego żółwia. Już kilka razy byłem na tej wyspie, ale pierwszy raz spotkałem się tutaj z pewnym ograniczeniem. Mianowicie nie mogłem skorzystać z żółwia, żeby wrócić na mainland. Było to dla mnie zaskoczenie, bo wcześniej myślałem, że na tej wyspie nie ma nic i jest to zwykła zapchaj dziura, z której szybko odpływamy. A tutaj nagle wszystko nabrało sensu. Zdobycie łopaty, wejście w podziemie, czy też łowienie ryb. Jak się okazało, jeśli nie mamy zrobionego questu na Merianę, by móc pływać żółwiem, to musimy tutaj pierwsze nakarmić to stworzenie, by dało nam wejść na swoją skorupę. Po egzotycznej przygodzie wybrałem się jeszcze na Teamhunt. Ponownie padło na Asury. Dobiłem tamtego dnia w 2 godziny 260 poziom, mimo że nie wszystko szło po naszej myśli. Tak lata ładnie pada, tylko w tym jednym miejscu. Dash of the power, czekaj. Ja to mam. Już próbuję cię uratować. O, wyjebał się. Nie łap klaty, Joda, nie łap klaty. Jako ciekawostkę dodam, że tego dnia na Zafirze pojawił się Morszabal. No ale jak wspomniałem, to tylko ciekawostka, bo nikt nie próbował nawet stawiać mu czoła. Lecimy do następnego dnia. A ten zaczął się ponownie na Asurach. Ten spot, jak się okazało, będziemy odwiedzać często. Jest tu bardzo dobry exp, a do tego profit. Ciekawe, że na Zafirze cały czas Mirror był wolny. Nic, tylko korzystać. Dobrze jeszcze nie zaczęliśmy, bo trzeba było, jak wcześniej wspomniałem, przygotować spot i odlurować tru Asury, a już pojawiły się małe problemy. Lewo? Ja wezmę z lewej, no. O, chyba się wybałem trapa. Ładne. Wyjebałem się. O kurde. Dobry początek. Jeszcze Mirik w ogóle, ale to i tak dużo mady nie miałem, to mi dużo nie dało. Dobra, wyjdę z party i zaczną bić, a ja już sobie dojdę do nich. Tak to bywa. Sam myślałem, że podczas porannych Asura Huntów nie będzie dużo do opowiadania, bo nie było tutaj jakoś super trudno. Jak się jednak okazuje, Tibia jest nieprzewidywalna i czasem, gdy czujesz się zbyt komfortowo, to mogą pojawić się problemy. Kurwa. To chyba nie Tibia, tylko po prostu Rudin. Może dłużej, może? Bo nie Joda pada, czekaj. Joda! A pierdole, no. Nie, to jest bez sensu. Do prawej lecenia. Pnąłem, ale ten Uch to tym Magic Levelem nie pomógł. Deski niby były, ale przy tym expie szybko je odrabialiśmy. Zresztą, chyba każdej z nich na tym spocie można było wcześniej uniknąć. Czasem czujesz się zbyt pewnie grając na pamięć i zaraz dostajesz jakąś bułę przypominającą, że nie jesteś nieśmiertelny. Musisz ptaka zapalić. Mogę, no. O kur... padam. Gdzie jesteś? Was stresuj go tam. No robię to. Jezu, dziękuję. Weź warto, że się trudnie rzuciła, bo jakby cię truł. No. Zobaczyć to. Właśnie nie mogłem się ruszyć i nie wiem, jak wylądowałem za tą linią. O kurde, dzięki. Po huncie zabraliśmy się za robienie Dream Courts questu. To znaczy, każdy miał już poklikane kamienie do misji. Została nam jednak misja na karniworach. Kryształy z mobów już mieliśmy. Każdy załatwił je sobie na własną rękę. Ja większość zrobiłem dzień wcześniej testując spota, a resztę dokupiłem z marketu. Dalej poszliśmy zdobywać różnokolorowe kryształy oraz gruczoł z pająka. Po wszystkim zapaliliśmy ostatni kamień potrzebny do questa. Dobra, ja mam. Jeszcze ją z tego dostanie. Pa, uwaga, uwaga! O kurwa! No. No nie! A! Siadło! Ale ładny, perfekcyjny. Pierwszy Ice Cube. Ale to rarek. Po misjach dostępowych mogliśmy już wejść za portal na Pałacu Elfów, gdzie też się udaliśmy. Zebraliśmy wszystkie potrzebne dalej przedmioty, by odszukać 7 kluczy. Całość trochę trwa i wymaga od nas biegania po całym pałacu za portalem, jak i wizyty na Winter Elfa. Drogę wybijaliśmy, więc dość luźno to szło. Największym problemem było chyba czekanie na odnowienie się zagadki czy przedmiotu do zebrania, byśmy mogli ruszyć dalej. Zrobiliśmy quest do końca i w sumie tyle. Nie robiliśmy bossa areny, bo nie było drużyny. No ale, tutaj bossy na arenie zmieniają się codziennie, co znaczy, że są to bossy typu Nemesis, czyli 5 sztuk potrzeba do pełnego wpisu do bostiariusza. Nie są super trudne, a dropią sporo potrzebnych przedmiotów, no i oczywiście łatwo je wbić do bostiary i zdobyć punkty. Wybrałem się w międzyczasie na rajd Zulazy na Zion. Jeszcze nie miałem okazji robić jej paladynem.
Miałem rozkminę, czy zostać na Zulazie na szczycie, czy zabić bossa kilka pięter niżej. Tutaj w sumie nie liczę na itemy, bo rzadko kiedy można coś zdobyć, ale po krótkiej rozmowie była rozkmina, czy uda się zaliczyć dwa bossy naraz i prawie się to udało. Gdzie ja tam jeszcze u was coś pada? Pada cały czas, idę w dół. Padła. Ten też padł. Kurde. A niewiele brakło. Miałem zrobiony quest na dostęp na Scarlet i Oberona. Do pełnej trójce 250+, brakowało jeszcze jednego bossa, czyli Drumę. Sam quest na Bownaku nie jest trudny, ale problem zaczyna się, gdy trzeba oddać 20 broken longbow, które wypadają rzadko z Usurper Archerów. Można niby skorzystać z marketu i odkupić je od innych graczy, jednak ich cena na ten moment wynosiła prawie 100k za sztukę. No trochę mi moje cebulowe serduszko zabolało i postanowiłem, że zdobycie tych łuków samemu to będzie mój kolejny challenge do zrealizowania. Biegałem sobie po całej wiosce, skupiając się głównie na łucznikach. Zdropiłem aż 7 łuków, po czym nastąpił mały incydent. Kurde, trochę mi tutaj przypał mam. Tu ty tylko wejść. Ej, lag! No pierdole, padam. Wyjebał mi streama. Wyjebał mi tibie, nie, wyjebał mi streama. Multimedia, ty ku... No i dupa. Powiem wam, że mi się odechciało już wszystkiego po tym. Idę kupić blesy. No nic, padłem, trudno. Kupiłem blesy i wróciłem na Bownak. Tym razem jednak biliśmy wybrzeże, gdzie respi się Ancient Lion Knight. Ciekawe się to biło. To znaczy, że jak nikt nie chodził na Drumę, to potwory dość szybko się respiły. Yoda stał na środku, a ja biegałem i lurowałem moby z północy, wschodu czy południa. Prawie cały czas mieliśmy klaty, a bonusem był mini boss Ancient Lion Knight, z którego też zdobyć można jakieś Lion itemy, na co oczywiście liczyliśmy. Mimo, że dobrze się to biło i w miarę dobrze szło, to nie spadło nam zbyt wiele łuków, a hunt zakończyliśmy wcześniej niż planowaliśmy. Jutro yoga i test majonezów jak coś. Tak jest plan. Żebyście wybrali odpowiedni na święta. Aha, to Imagu, czekaj. Nie wiem, próbujemy to wybijać jeszcze? To dużo się ich zrobiło. Tak, przez chwilę nie ma nic, za chwilę bomba. Następnego dnia ekspiliśmy, ale nie tylko. Niestety nie pokażę wam co się działo, bo gdzieś przepadł mi plik ze streamem z tego dnia. W sumie to dużo się nie działo. Zabiliśmy Alp Tramuna jako pierwszego bossa z areny, a z dalszego boss runu wydropiłem z Urmahulu Winged Bootsy, po czym Jumek padł przy wyjściu z krypty, bo była tam dość duża lurka. Szkoda, że nie mam klipa, ale fajnie, że bossy coś sypią. Winged Booty sprzedałem za około 600k. Tego dnia Scarlet i Oberon weszły na pierwszy stage w Bostiary, a Timira i Faces na drugi. Po krótkiej, kilkudniowej przerwie od ekspienia paladynem zalogowałem się na Zephyrę, gdzie zastały mnie małe zmiany. Został mi podarowany domek w Thais, więc go przyjąłem. Domek ten dostałem od Jumka, czyli druida, z którym graliśmy. Niestety, ale musiał opuścić drużynę i pozbyć się postaci. Postanowiliśmy z Jodą, że skoczymy przetestować w duo Banutę. Nie mieliśmy tam bestiarek, ale głównie chodziło nam o zrobienie tasków od Grizzly'ego Adamsa. Znowu początek dość nieśmiało mi szedł, ale szybko się rozkręciłem i nawet doklejałem klaty. Nie było tutaj większych problemów. Biło się to przyjemnie, a wyciągaliśmy w duo 2,4 kk RAW Expo na godzinę. Dość chillowy spot. Po tym huncie chciałem skoczyć sobie przetestować spot z Ghastly Dragonami na pałacu. Byłem tu pierwszy raz, bo wcześniej był on często zajęty, a mi w sumie dobrze się biło smoki w górach na północy Zao. I mamy Guardian Butsy! O, dobry początek! O kurwa, bo tu jest... Dobrze! Pierwsze wejście! Od razu buciki! Kurwa, trochę bije, halo. Dobry początek hunta. Tutaj miałem kilka klat smoków, które wybijać mogłem obszarowo. Zabijałem sobie klatę pod schodami, później dolurowałem kilka ze środka, a kończyłem na klacie na południu. Res by mi oczywiście nie wyrobił w ten sposób, to po wszystkim wychodziłem kilka pięter wyżej, gdzie zbierałem ogromną lurę drakenów. Ekspiąc w ten sposób wyciągałem 1,2 kk rawa na godzinę. I tak jak dobrze zacząłem refila Guardian butami, tak też dość dobrze zakończyłem go piękną ostatnią klatą. Zao helmet, jest! Ostatnia klata moja! Fajnie! Na początku i na końcu hunta! Dobra, refil muszę, bo nie mam manasów. Guardian buty i Zao helmet na jeden refil? Nie powiem, ale mega fart. Oczywiście, już wiedziałem, że wrócę na kolejny refil i ewentualnie poprawię wynik. Zaczęło się dość ciekawie. Zao sword! Kurwa, nie uniosę. Oj, nie kupiłem sobie... Golden Armor jeszcze siadło!
No dobra, pozdro 600, nie? Dobry początek. To jest najlepszy, po co można z tego siąść? Znaczy, Palady Armor też byłby spoko. Co jest? I tak, oprócz dropa na początku, niestety dalej już smoki nie chciały podzielić się ze mną przedmiotami. Ogólnie był to bardzo przyjemny dla mnie hunt. Niby to znowu Ghastly Dragony, ale w takim wydaniu wydawały mi się znacznie ciekawsze. Sporo smoków naraz, a do tego ogromne lury drakenów na wyższym piętrze. Smoki wkurzały niby uciekaniem na red HP i czasem przy kilku sztukach było grubo, zwłaszcza gdy paraliżowały. Trzeba było się pilnować, by nie zrobić głupiego paralskosa. Adrenalina była, a na huncie dobiłem nawet 270 poziom. I na tym chciałem zakończyć ten odcinek. Albo w sumie jeszcze nie, bo dostałem w międzyczasie info, że został odnaleziony kapitan Jones. Wybrałem się jak najszybciej na Ghost Ship, a to już druga sztuka do Bostiariusza. Ja to rozgrywam. Albo zajebałem, to ja? Dzięki bardzo za kapitana, to już drugi wpis w sumie, drugi kapitan Jones. A pierwszy Nemezis może będzie. No teraz to już mogę zakończyć z czystym sumieniem. Dzięki za oglądanie i zapraszam już wkrótce do kolejnego odcinka na moim kanale. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jakbyś szukał nowego kubka do kawy, to sprawdź też sklep maxigashi.pl i może jakiś 450 ml olbrzym przypadnie ci do gustu. Miłego dnia i do zobaczenia na tibijskich szlakach. Piona!